Właśnie dzięki funkcjonowaniu tego typu placówek mamy możliwość pomagania osobom, które tej pomocy potrzebują najbardziej. Dzisiaj mamy możliwość uruchomienia jakby po remoncie już części obiektu. Zainwestowaliśmy tutaj ponad 1,5 miliona złotych. Dzięki tym środkom, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, była możliwość adoptowania pokoi pod potrzeby pensjonariuszy mieszkających tutaj, jak również wymiana instalacji. Także no, jesteśmy wdzięczni przede wszystkim, że mieliśmy możliwość otrzymania tych środków, dzięki właśnie którym poprawiamy standard funkcjonowania naszych mieszkańców. W przyszłym roku kolejna inwestycja w drugim domu pomocy społecznej w Konstantynowie. Również będziemy prowadzić prace termomodernizacyjne. W tym momencie mamy 220 miejsc w domu pomocy. Jest to dom wieloprofilowy, czyli można powiedzieć, że wszystkie profile są w tym domu. Jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób psychicznie chorych, z umysłowym upośledzeniem. Każdy z profili ma swój odrębny pawilon. Tak jakby każdy się zamykał w sobie, a jednocześnie stanowimy całą całość. Cały czas jest więcej chętnych niż miejsc, mimo że odpłatność jest dość wysoka, ale zawsze ośrodki pomocy bardzo patrzą bardzo tak racjonalnie, bardzo łaskawie. Także jeżeli ktoś nie jest w stanie, to zawsze jest pomoc z gminy i zawsze są osoby oczekujące na miejsce. We dwóch jesteśmy w pokoju. Jest łazienka po remoncie, cały zresztą pokój jest kapitalny remont zrobiony, bardzo fajnie. A kiedy pan tu trafił, jak długo pan tu jest? Już 9 lat, jestem chory na SM, ciężko w domu sam sobie nie poradziłem.